Drużyna minus Rico wróciła z bandą dzieciaków i więźniem do pubu. Mhm. No i krótko później Magi łapie was wszystkich za łby i ciągnie do na zaplecze. Okej. Okay. O co, czemu? Jak ona tak ciągnie, to jest to z mojej strony, to tak macham rękami, zaraz, nie. Nie zakrzyczy, nie za kociołuszka, nie za dekomini. Zostawiam siostrę! Ty chuju! Albo nie, mogę zdawać mojego robocika? No. Robot, kawa, na niego! Na kogo jego? Albo dobra, nieważne, ciągnie na nią. Na nią, Magi to kobieta. Tak, na nią kawa! Więc nie, to, nie, czy, albo puścisz moją siostrę, albo kawa. Wygląda to w ten sposób, że robot zbliża się do Magi, Magi na niego spojrzała, robot się odwrócił tyłem i zaczął odjeżdżać w kierunku ściany. Goddammit! Dobra, muszę go przerobić, będzie to czas na Kochi Mark 2. Dobra. To dobrze. Czy mu dało się wody strachu? Dobra. Więc powiedzcie mi, drodzy idioci, co ja właściwie mam zrobić teraz z tymi dzieciakami? Znaczy... Kto wpadł na ten genialny pomysł, żeby je tu sprowadzić? Nie ja! Dołączam się do tego, do wszystkich rąk, które pokazują jednocześnie na Toriego. Nie ja! Tori tak pod... Tak patrzy się w bok, popija. Nie wiem, o czym mówicie. Jedzanko przyszło. Ale hej, Magi, przecież nie ma zasady, że tej dzieciaków nie puszczamy. Nie ma takiej zasady, zwłaszcza, że... Nieważne. Nie ma takiej zasady, ale... jaki tu był plan? Nie wiem! Tori, to nie był mój plan! Tori bierze kolejnego... Sama się zastanawiam! Tori bierze kolejnego łyka, wzrusza ramionami. Tak, drapie się po głowie. Potem po odwrótku. Potem bierze kolejny łyk. Macie ciężko wzdycha i Liza, Hikari, macie coś na swoją obronę? Wy tu wyglądacie na wiarę inteligentnych? Przynajmniej nie są w rękach celników. To po pierwsze, a po drugie... Nie sądzisz, że potrzebujesz trochę pomocy z barem? I robię taki niewinny uśmieszek i takie... Ja tak naprawdę, no to... Ona wzdycha ciężko, nie mają odwraca się napięcie i idzie w kierunku z powrotem głównej sali. Ma ktoś te zatyczki do uszu? I... Czekajcie, bo muszę sobie znaleźć szybko karty tych dzieciaków. Jakby co, używam swojej techniki, by w razie czego odłączyć sobie swój zmysł słuchu i w sumie Hikariego też. Kurde, Blaku, gdzie ty masz? Piszę. Na dole handout z Wallace stare. Bo ich, im staty zachowałem, ale tych z Francji to... Nie, spoko, nie potrzebuję. Poszła w pizdu. Nie, tych z francuskich to można znaleźć na nagraniach. Okej. Okay. Oczywiście retcony, zmiany możesz sobie robić do woli. Jeden się już zmył, prawda? W sensie? Z tych dzieciaków. Ja do Giri, ich szef. Znaczy,
Zmył. Stinger w poprzedniej sesji miał sugerować, że... Spoiler, nie spoiler, zwłaszcza na to, jaki kogo obrazek wziąłem, po prostu to ten, kto jest teraz jako więzień, którego będzie przesłuchiwany, to jest po prostu perfekcyjna iluzja, a prawdziwy sobie ten będzie baraszkował w no, archiwach, czy tam skarbcu jakichś artefaktów. Znaczy taki był zamysł, ale możesz rzeczywiście sobie to zmienić. A do niego też mam. No, też są staty. Tylko w złolach normalnych. Aha. Czy tam powinien być. Tak. W złolach tylko na końcu. Aha, no tak, Motaizen. Okej, czyli jest raz, dwa, trójka, czwórka dzieciaków, którzy patrzą po sobie niepewnie. Mani patrzy na nich krytycznie i mówi: no dobra, jesteście wolni, możecie sobie robić co chcecie. Aha. Oni tak patrzą na siebie jeszcze bardziej skonfundowani, ale nasz szef? Wasz szef zostaje tutaj, ponieważ nie podoba mi się, w jaki sposób używał artefaktu. Natomiast mam dla was prostą propozycję. Potrzebuję kelnerów i barmanów do mojego pubu. Że co? Jeżeli ktoś dodatkowo potrafi gotować, to... Mogę robić kawę? Czy to jest jakaś konkretna kawę? Co? Czy to jakieś maile? Czy to... Mogę robić kawę? Riko, to nie do ciebie propozycja. A sorry. A przepraszam tamte. Sorry, przepraszam. No. Ja bym się potygował. Tak, dzieciaki? No dobra, patrzy na nich uważnie, czekając na reakcję. W końcu Solani pyta: a co jeżeli sobie po prostu wyjdziemy z tego pubu? To Madzi wzrusza ramionami i mówi: nic, tak jak mówię, jesteście zupełnie wolni, ale za pracę tutaj gwarantuję dach nad głową, jedzenie, a być może nawet jakieś kieszonkowe. Pytajcie o chorobowe. Pyro, słysząc ten tekst, odwrócił się na pięcie i zaczął maszerować w kierunku drzwi. Otworzył je, wyszedł, po czym dosłownie pół sekundy później drzwi znowu otwierają, wpada do środka, zatrzaskuje je i ciężko dyszy. Gdzie teraz jesteśmy? Bandzi się tak podrapała po głowie. Nie wiem. Podeszła do drzwi, wyjrzała przez nie, zatrzasnęła szybko i mówi tak w kierunku sufitu: no bardzo śmieszne. No i lekko oparty o jakąś kolumnę, próbuję tym swoim... Nie, czekaj, bo to jest tylko life sense. Czy... Mhm. A tak. O, to komuś się to żarty zebrało. Podchodzi do drzwi. Tak. Na razie jej otwiera. Nie wiesz co, Madzi stoi z plecami do drzwi i patrzy na ciebie. Wiesz, na zasadzie nie podchodź. Znaczy, pani ma takiego cząstka, która chce być, że normalna, że myśli, może się zapytam, ale ta druga jego cząstka sprawia, że... Czyli na razie nigdzie nie wychodzimy. Idzie sobie do stołu i popija. Dobra, chwilę później Madzi znowu otwiera drzwi. No, teraz już jest normalnie, jesteśmy w Nowym Jorku. A nie możemy wrócić tam, gdzie byliśmy wcześniej? Nie. 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 Ojej, Nowy Jork, kiedy ja tu ostatnio byłem?
No dobra, dzieciaki w międzyczasie zrobiły kółeczko i się po cichu naradzają. W końcu stwierdzają wspólnie, że okej. W takim razie musimy dalej bronić naszego szefa, więc zostaniemy tutaj. I będziemy pracować. Za jedzenie. A czy w takim razie Magi nie będzie waszym szefem? Nie nadużywaj naszej cierpliwości. Podnoszę ręce w takim razie. We have a badass over here. Okej. Lisa tak się zastanawia. Teoretycznie, jeżeli tamten jest waszym szefem i Magi będzie waszą szefową, to możecie pobawić się w swatki. Magi ignoruje ten komentarz i mówi: Tori, wracamy na zaplecze. Musimy. Tak. To mi się tak dobrze siedzi. Ona bierze z jednej z wyższych półek jakąś butelkę z bursztynowo-złotym płynem i macha w twoim kierunku. Znaczy, jak już zaczęła sięgać po tą butelkę, to jest takie... Dobrze, przekonałaś mnie. I lekkim krokiem, bardzo luźnym, idzie. Znaczy, może luźnym. No dobra, na zapleczu Magi mówi: słuchaj Tori, po pierwsze, wiesz, że cię kocham, ale twoja kreska zajmuje mi już 3 zeszyty. Może zajmować 4, nie widzę w tym. Czy planujesz w jakikolwiek sposób zapłacić mi za przechowywanie tu ciebie i twojej bandy? Tak, twojej bandy. Nie może tak. A po drugie, mieliśmy poważnie porozmawiać, więc przez na chwilę chociaż przestań się wydurniać. Skoro chcesz. Znaczy, to jest takie dosłownie, jakby tak troszeczkę takiego nadmuchanego, sztucznego powietrza z niego zeszło. Aha. Ona wydaje się, że z powietrza wyczarowała dwie szklaneczki, nalewa płynu z butelki i podaje ci jedną. Sama bierze drugą i zaczyna ją tak powoli kręcić. I mówi: kiedy wreszcie masz zamiar pogodzić się z tym, co się stało? Nie wiem, może nigdy. A wiesz, że twoje zapijanie problemów nie jest zdrowym sposobem na radzenie sobie z nimi? Jeszcze żyję. Wiesz, że czuję się jak ostatnia dziwka, ułatwiając ci to? Ma taki grymas, że twarz mu drga i... Czy jest wiele miejsc, gdzie mogę się napić, ale... To, że radzę sobie z tym problemem tak, jak sobie radzę, nie znaczy, że musisz się traktować jakoś gorzej. Jak trzęsie głową. Po prostu przemyśl to, co ci powiedziałam. I jednym haustem wypija zawartość szklanki, po czym wychodzi. No, to jest taki moment, że Tori... Że to ujęcie trwa jeszcze kilka dodatkowych sekund, jak właśnie tak wpatruje się niby w szklankę, jakby gdzieś patrzy w dal,
gdzie tam nic nie ma, w pusty punkt na ścianie. Wzdycha, też opróżnia szklankę i będzie szedł z powrotem do reszty. No dobra, czy ktoś ma jakieś pomysły na sceny, które chciałby w tej chwili zagrać? Ja w tej chwili do Niko. Nissan! 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 No dobrze, no, Nissan. Potrzebuję. Co? Jeszcze raz co? Potrzebuję. Czego? Bo ktoś tutaj krzywo patrzy na tego ognistego dzieciaka, zniszczył mój telefon i potrzebuje nowego. O! Dasz wiarę, że od 20 minut nie korzystałem z internetu? A godami, dobra, daj mi trochę czasu. Tak siedzę i zostałem. Mam pomysł. Czy ja mam ochotę jej zrobić teraz? Pamiętasz, kochanie, jakie rankari miała tego? Tego telefona w kształcie salamandry? No. No co miała, tak, że jej się obijało? Tak, tak, kojarzę. No właśnie coś ten deseń. No dobrze, coś wiem. A nie możesz sobie po prostu kupić? Dam ci kieszonkowe, kupisz sobie jakiś ładny, pat. Ale ty zrobisz lepsze. No dobrze, coś wymyślę. Daj mi trochę czasu. Tak patrzę sobie na Kochi. Mam pomysł. Chodź tutaj. Na co? Na kogo? Co jeszcze? Na swojego robota kaworobiącego. Który mi podpadł. Idę do jakiegoś tego. Łapię go. Znaczy, pstrykam palcami, żeby się złożył w kostkę i idę popracować nad tym, przerabiając go na, kurczę, ten telefon. Robiący kawę. Jakoś, nie wiem, na telefon go jakoś przerabiam. Telefon robiący kawę, perfekcyjny. Jakby co to Lisa skacze, ściska swoją siostrę. Dziękuję, siostrzyczko, dziękuję. Nie gadam, tylko tam grzebie. Dobra, na razie starczy, może pójdę. Przydałby ci się ruch do tego, z workshopem. Aby jest? No, masz ty jako Mad Scientist to workshop. Znaczy możesz mieć. Masz ruch do tego. Mam field testa. No tak. Dobra. No to prawdopodobnie za jakiś czas Liza dostanie coś, co nawet może trochę przypominać telefon i robi kawę, ale nie do końca, nikt do końca nie wie, jak działa. Ale to zawsze jest połowa fanu z odnajdywania nowych funkcji. Wiesz, te wszystkie apki, które sugerują, że twój telefon wcześniej był karabinem. Mhm. Dobra, jak czas wolny spędza Gengu? Rysiu, jesteś tam? Mhm. Nie wiem, ćwiczę. Zostaję pod ścianą i śledzi sytuację. I to jest absolutnie wszystko, co robisz całymi dniami. Tak. Nie zgadę, pod jedną ścianą Gengu, naprzeciwko niego, pod drugą ten ognisty dzieciak. I mierzą się wzrokiem. Tak. A w tym czasie pani rozpisuje na tablicy zakłady. Kto pierwszy nie wytrzyma.
Ja głośno mówię $20 na dzieciaka. Ja w sensie, że 20 za dzieciak dłużej wytrzyma. Dałbym 10 na gęgu, no ale taka sytuacja. To więc gęgu, że dałbym 10, ale ta dycha jest w moim sercu. A ty grasz Torim, tak? Nie, są zakłady. Tak, gra Torim. A tak, gra Torim. Tak. Po polu się przekonał, że jednak bez... Myślę, że Gengu nie zaszczycił cię nawet spojrzeniem. Tak podejrzewałem. That's the spirit. Tak, dokładnie. Dobrze, trzymaj się to skupienie. Żeby ci się tam obwody nie przepaliły. Za bardzo idę w dziwną stronę z Torim, to mi mów, pole. Nie, na razie jest okej. Okej, dobra, to po chwili Magi mówi, w zasadzie to dobrze by było, żebyście poszli sobie, nie wiem, pozwiedzać miasto, albo być gdzieś indziej. Zobaczcie, nie macie za drzwiami. Ona tak uśmiecha się i bardzo ekspresyjnie kiwa głową. Dobrze, to ja zobaczę, czy mnie nie ma w jakimś barze. Technicznie rzecz biorąc jest, a nieważne. W momencie, gdy masz wychodzić, nagle drzwi baru otwierają się. Wchodzi niski, łysiejący mężczyzna w perfekcyjnie skrojonym garniturze. Za nim wchodzi dwóch kolesi z szerokimi ramionami, takie typowe bysie, ochroniarze. Którzy cały czas niepewnie zerkają na wszystkie strony i wcale nie mają jednej ręki na pistoletach ukrytych za pazuchami. Dzień dobry. Magi mówi, mieliście sprawdzić, czy nie ma was za drzwiami? Po czym uśmiecha się do nowo przybyłego i mówi, witamy w naszych skromnych progach, a pozostali uczestnicy spotkania powinni wkrótce się pojawić. Okej. Okay. O boj, dobra. Ja tak. Ja wychodziłem. Panowie sobie nie przeszkadzają. Tak lekko zaciągając, jakby tak. Tak, a pierwsza moja myśl to była taka, to by było coś, że mówi, o, czyś szatan. Dobra, ja po prostu gdzieś skądś wyciągam jakiś plecak i korzystam z tego, że moja włócznia jest teraz rozciągliwa i giętka, więc sobie ją po prostu zwijam w taki rulonik i sobie chowam do tego plecaka i tak patrzę, kurczę, wygodne. I wychodzę na miasto. Rzeczywiście chciałem. Zanim, jak będzie jakaś szansa, to... Mówię, mam pomysł na scenę z Hikarim, ale zanim to deklaruję, korzystam z ruchu in every town. Wziąłeś? To kurwa wykorzystam. No to go. Dobra, to jest charm. Charm. O! O! Nawet nie jest tak tragicznie, jak myślałem, że będzie. Wybieram jedno. Aha. Tylko wiesz co? To jest trochę dziwne, że pierwsza i trzecia opcja, że
Że są przyjacielskie, ale że na przykład mogą być... A, dobra, ci może być przyjacielem, ale może się na ciebie na coś wkurzyć. Tak! No tak, w sumie... Bo to się nigdy nie zdarza, nie? Tak, zacząłem tak tworzyć pytania, a potem myślałem, kurwa, przecież to ma sens. Dobra, to wybieram opcję jedną, że... Że they are friendly. Ale nie wiem, ruch nie deklaruje, że mam dać opis kogoś i tak. No, znaczy ruch mówi, że... Aha, masz zadeklarować, ale... A, dobra, że kogoś znam. Mhm. Dobra, to moja sugestia... Tylko, żeby właśnie jakiś pomysł z tego mieć. Masz coś tylko, żeby wprowadzić Shizuo XP z Durara? Nie kojarzę Durara za bardzo. A, nie oglądałeś. Będzie trudniej. Ech. Ale możesz opisać i pewnie się zgodzę. Znaczy... Ogólnie rzecz biorąc, to jest... że trochę... Że tak, dosyć... W krótkim temperamencie gościu, który potrafi ciskać znakami drogowymi albo... A, tak, to wiem, z góry. Tak, chyba dziwa Shizu. Shizu! Czego to było? Izayaku! To takie to. Tak. Znaczy, on trochę ubiera się jak barman, ale w animcu przynajmniej on robił za ochroniarza jakiegoś tam... biznesmena lokalnego, czy coś takiego. Więc kim on jest tutaj, to... On tak, chyba specyficznie to... kolesia, co długi ściągał. A, no czyli... Tak, ochroniasz takiego... loan sharka. Okej. Wiesz co, troszeczkę to przerobię. Spoko. Ja to mówię, że nie, w sumie to nawet może być, że koleś, który pracuje jako ochroniarz. Okej. Okay. Czyli jak rozumiem, Tori, idziesz sobie ulicą. Mam z czym pracować w tym momencie. Idziesz sobie ulicą w poszukiwaniu jakiegoś najbliższego, nie za drogiego pubu, ponieważ już cię nie stać. Tak. Jak portfel nie pozwala, to żołądek się dostosuje. Czy tam gardło. Wiesz co? I nagle słyszysz z góry takie coraz głośniejsze, coraz bardziej zbliżające się. Tori! Tak się tak. Patrzę w górę, na moment jest takie rozszerzenie oczu. Czy go nazywamy Shizuo tutaj, czy... Może się nazywać Shizuo, ale tutaj on wygląda jak wielka zielona góra mięśni. A, to jest... A tamten! Tak, to jest takie... Nie, zaraz, patrzę się w górę, to jest takie... O, Shizuo! Jego się oczy nagle rozszerzają, tak słyszałem... O, Shizuo! Cześć! Nie masz mi za tej ostatniej rzeczy i w tym momencie... Wiesz, że on na ciebie spada? Tak! Z wysokości między 30 piętra. Tak, tak, o Shizuo. To jest taki krzyk, nie masz mi za złe, nie? Ale tak, zaczyna tak gromadzić trochę ki w okolicach głowy. A czasem wyobrażam, że jak będzie uderzenie, to jest trochę jak ci ten, o Jezu, jak się ta postać, co robi Hadoukena, nazywa. Kame. Także Hadouken i Shiryoken, to właśnie jak te dwie się zderzają. Jest. Wiesz co? Tu bardziej ekspresja trochę, że nie wycyrklował i ląduje w wielkim kraterze tuż obok ciebie. A to jest takie... Tori wyciera niewidzialną kawałek potu z czoła. Już się bałem, że... dobrze widzisz, że nadal masz kiepskiego cela. W tym momencie dostajesz taką gigantycznym kawałkiem betonu w łeb. Tak, dostałem kawałkiem betonu, ale zdążyłem tak, trzymam tą butelkę tak, że z boku,
Au! Ale butelka jest cała. Czujesz, jak coś cię podnosi za fraki? I ogólnie rzecz biorąc, scenka wygląda tak, że to taka mimo wszystko dość zatłoczona była nowojorska ulica, w związku z czym się zrobiło taki teraz gigantyczny tłum gapiów, okrążający, trzymający się na bezpieczną odległość i obserwujący czy czasami robiący zdjęcia, nie? Mhm. No więc Shizu ponosi cię za fraki i niemal szepcząc ci prosto w twarz, czy czujesz jego śmierdzący rybą oddech, rzuca... wisisz mojemu szefowi pieniądze. Oj tam, moi pieniądze. Czemu wszyscy są tacy materialistyczni? Wiesz co? To on cię stawia na ziemi, zaczyna się śmiać, klepie cię w ramię. Masz rację, najpierw chodźmy się napić, potem będziemy o tym gadać. No, mówisz moim językiem. O, bo na tym... Czujesz, że jadłeś u Simona? Znaczy, jeżeli może to jest ten... Simon, to ten Rusek robiący sushi. Tak, Russian sushi, Russian. Ale dobra, możemy... Idziemy chrać. Dobra. Kto następny chciałby scenę? Albo robi coś konstruktywnego. No ja robię mojej siostrze tego robota. No tak, to już ustaliliśmy. Wiesz, w sumie sobie zwiedzę miasto, może szukam jakiś dojo. Albo, nie wiem, jakiś siłowni czy coś. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc, siłowni, fitness klubów i innych tym podobnych dziwnych rzeczy jest wszędzie pełno dookoła. Szukam czegoś jakiegoś ciekawego, nadnaturalnego. Mhm. Wiesz co, ciężko powiedzieć w tym mieście, co jest naturalne, a co jest nadnaturalne, bo już pomijając to, że jak są, wiesz, takie wielkie typowe przeszklone wiesz, siłownie, nie? Mhm. I tam widzisz zarówno na standardowych urządzeniach ćwiczących ludzi, na standardowych urządzeniach ćwiczących istoty o dziwnych czasem fizjologiach. Wreszcie widzisz urządzenia, które na pewno nie zostały skonstruowane dla ludzi, ponieważ ludzie nie mają tylu kończyn, nie? Więc czy interesuje cię coś konkretnego? Wręcz przechodząc koło jednego fitness klubu jest taka półeteryczna istota, która zaczyna latać wokół ciebie i mówi coś, jaki przystojny młody mężczyzna, żeby mieć taką muskulaturę trzeba często ćwiczyć, wejdź do nas. Przepraszam, jest umówiony, nie, ja tak... Nie, czekaj, jak to wygląda? To wygląda jakoś podejrzanie, nie podejrzanie? Nie, nie, wygląda jak zupełnie normalna siłka. Też tak samo masz przeszkloną główną szybę i... Też są tam ludzie? Tak. Okej. Okay. Wiesz co, no ale wiesz co, ja tak ogólnie szukam, nie wiem, nie tyle pod względem siłowym, ale technicznym, nie? Coś sztuki walki, takie w tym stylu. Czekaj, muszę coś sprawdzić do podręcznika. Czy to ma sens, żeby teraz robić? Okay. A czemu szukasz, młody kawalerze, czegoś takiego? Co ja tak powiem? Całe moje takie bardziej dorosłe życie. Tak się starałem pod tym względem doskonalić. Można powiedzieć, że mam... No w sumie i tak pewnie nic tam nie doszkodzi. Można powiedzieć, że mam pewien taki dług rodzinny do spłacenia. I ten... I żeby
go spłacić, muszę stać się mimo wszystko lepszym. Tak stoję z założonymi za głowę rękoma, tak. No wiesz co? Dumając. Rzuć na czat w NPC. To jest plus charm, nie? Tak. A, nie mam, plus... Czekaj, sorry. To nie był poprawny rzut. No dobra, to ile masz charma? Zero. Wiesz, że nic nie zmieniłeś w swojej sytuacji. Próbował oszukać i tak spierdolił. Znaczy, technicznie za drugim razem dane 5. A nie, pięć. Czekaj. Czy chcesz mieć... Kurwa! Czy chcesz, żebym zrobił 4 ruchy mistrza gry na ciebie? Tak. Nie, 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 nie. Do it, do it, do it. Nie, tak szczerze to... Nie, serio, ale i tak to... Nie, i tak bym powiedział, że nie niż tych pozostałych. Tak, oczywiście. Nawet sam sobie nie wierzę. Nie, no dobra, no... O Jezu! Czyli mam nadzieję, nie poszedł. Ale Kot, ty widzisz, co ja zrobiłem? A ty widzę, że rzucił 2d5 w którymś momencie, geniusz. Tak, tak, tak. Dobra. No to ta zjawa mówi, tu nie możemy ci pomóc, ale jeżeli pójdziesz na skrzyżowanie 13 i Waszyngtona i skręcisz w zaułek, zapukasz do drzwi i powiesz, że przysłała cię Kiszki, to tam być może znajdziesz to, czego szukasz, młody kawalerze. Przepraszam, wyciągam telefon. Możesz to powtórzyć? W sensie swoje imię? Powtarza ci. Okej, to ja to nagrywam. Dobry dzień. Zapisać? Nie, 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 wystarczy nagranie chyba. Przysłała mnie. No, dobra. Co to ja wysyłam do gęgu tą? No w sumie tak. Wysyłam do gęgu i lis tego. SMS-a, chcę się potrenować, jestem na 13 Waszyngtona. I tam. No. No i to idę. I zobaczę, czy przyjdą, nie przyjdą. W sumie Lisa może okay. Poświcić, bo... Twój nowy telefon komórkowy zaczyna strzelać ci w twarz kawą. Oblizuję. Czy to jest dobra kawa? Tak. Tutaj? Całkiem niezłej jakości. Tutaj. Po chwili orientujesz się, że to jest sygnał przychodzącej wiadomości. Interesujące. Sprawdzam, czy da się zmienić ten dzwonek. Tak, możesz białą albo czarną wybrać. Ja zdecydowanie jestem za białą kawą. A da się określić ilość kostek cukru? Nie wiem, pytaj Riko. Ona to stworzyła. Jeszcze raz co? Nowy telefon Lizy. No i co on? No jako sygnał przychodzącej wiadomości sika jej kawą po twarzy. It's a feature in the bag. No więc Liza zapytała, czy da się ustawić liczbę kostek cukru. Muszę na tym pobyć, w wersji 2.0. Znaczy 2.1.
No tak, no tak czy siak dostajesz tą wiadomość od Hikariego. Gengu zresztą też dostaje wiadomość, że na targu 13 Waszyngtona jest szansa, żeby potrenować. Skoro by to nie znaczyło. Okej. Okay, czy Gengu ma ustawiony głośny dzwonek? Gengu? Nie wiem, czy Gengu siedzi obok Lizy. Raczej wątpię. Czy on siedzi samotnie. Nie ma ustawionego głośnego dzwonka, bo to jest ninja. Bo tak w ogóle, czy wasza trójka została w pubie, jak was Madzi wyganiała? Nie wiem, może na chwilę. Później sobie poszedł. Okej. No ja sobie nie wiem. Siedzę w sąsiedniej kafejce, ostatecznie piję tam kawę. Okej, dobra, to w takim razie Lisa biega po sklepie, szukając różnych tanich pierdołek tutaj i pamiątek. Okej. No dobra, no to Gengu, Liza, dostajecie tą wiadomość, co z tym robicie? Gengu wysyła zdjęcie, jak ćwiczy sobie na szczycie jakiegoś budynku. I w sumie tyle. Kuźma, taki poważny, spokojny, ale selfika zawsze zna, żeby strzelić z ćwiczeń, nie? No. Okej. Alisa odpisuje mu, czy... czy wolałby ten zawieszkę na telefon z Happym, czy z Charl raczej? Kim? Już co? Właśnie. No, jest Happy Fairy Tail. I to jest druga. Jest ta kotka biała, czy ona chyba Charlie jest, nie? No. Charlotte. Tak jest. Piszę z tym niebieskim. Okej. Okay. Więc bardzo uprzejmie ten próbuję kupić trójkę zawieszek z tymi z kotami z Fairy Tail. Okej, skoro nie napisała, nie powiedziała, że przychodzi, no co? Albo dojdzie, albo ten. Dobra, idę sobie. Liza w tej chwili się ważniejszymi sprawami zajmuje. Okej. Rigo, czy ty coś produktywnego zamierzasz robić? Jeszcze raz. Okej, mogę chwilę, bo już trochę za dużo gadania poszłego. Co się dzieje? I dlaczego byłam potrzebna? Aktualnie nie dzieje się nic. No bo to właśnie wydawało mi się, że nic się nie dzieje. Tak, nie wydawało ci się, nie dzieje się nic, poza tym, że Tori spotkał swojego starego kumpla, Hikari... Nie, czym... pracuję nad jakimś następnym botem, zobaczymy, co będzie robił przy field testach. No okej. Okej, no to jak siedzisz w tej kawiarni i coś majsterkujesz, to nagle czujesz nad sobą wzrok. Mhm. Okej. Czy mogę jakoś tam poskanować, żeby przeskanować... To jest na zasadzie takie, że po prostu ktoś stoi za twoimi plecami i gapi się na to, co robisz. Tak, odwracam się tak powoli z takim the face'em i kawą. Okej, okay, no to widzisz młodego chłopaka, może naście lat, może bliżej osiemnastki, który z wielkim zainteresowaniem przygląda się twoim postępom i tak po chwili się orientuje, że się strasznie gapi na ciebie. W związku z tym pyta, czy to jest system sterujący czwartej generacji według projektu Martena Androsola?
co? No, system sterujący, system sztucznej inteligencji, to robota. Proszę mnie nie obrażać, to mój własny. On tak patrzy. Rzeczywiście, te obwody wyglądają trochę inaczej niż według standardowych schematów. No. Ale to w ogóle nie powinno działać, albo generować bardzo silne reakcje emocjonalne. Robotę? Czy u mnie? Kogo? No, robota. Tak stworzone obwody sztucznej inteligencji prawdopodobnie tworzą wrażenie odczuwania uczuć i emocji przez robota. Serio? Oddaję ciebie, patrz, więc zaprojektowała pani te obwody, nie wiedząc, co one robią? Tak. Mówiłam, że to mój własny. Opada mu trochę szczęka. Zawsze interesowałem się robotyką. Czy możemy trochę więcej porozmawiać? Okej. To jest takie... Boże. Ktoś mi się ten... ekscytuje tym, co robię. Ratunku!